Specjalne religijne uroczystości z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dolinie Objawienia we wsi Kałuże odbyły się oczywiście 15 sierpnia, a w tym roku był to wtorek. Wiernych było może nieco mniej niż zwykle, ale to pewnie efekt sporego upału, jaki wtedy panował. Wierni przyjeżdżają tu, by dziękować za otrzymane łaski i prosić o kolejne. Modlą się również za swoich bliskich. Od 1856 roku gromadzą się pielgrzymi przy tym źródełku leśnym we wsi Kałuże, upamiętniając owo niezwykłe wydarzenie, jakim było objawienie się Matki Bożej miejscowej dziewczynce. To wydarzenie zostało ocalone od zapomnienia przez całe pokolenia miejscowej ludności i pielgrzymujących do tego miejsca. Pielgrzymujący otwierają swoje serca, by dziękować i kornie prosić Matkę Syna Bożego, wołając w ciszy leśnej: módl się za nami. Uroczystości w Dolinie Objawienia poprzedził koncert pieśni religijno-patriotycznych w wykonaniu grupy śpiewaczej z gminy Osjaków. Maryjo, bądź pozdrowiona. Po koncercie została oczywiście odprawiona okolicznościowa msza święta. Wierni powinni dbać przede wszystkim o czystość serc i sumień. Czyste wnętrze ludzkie można metaforycznie porównać do zapachu pięknych kwiatów i ziół, które tego właśnie dnia w Dolinie Objawienia występują w głównej roli. Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że ta dzisiejsza uroczystość ma kierować nasze myśli i serca do nieba, czyli do Boga, bo niebo nie jest jakąś nieokreśloną, daleką, bajkową rzeczywistością, tylko jest to świat Boga. I my mamy podążać, kierować się ku Bogu. Ta scena ewangeliczna, którą przed chwilą odczytaliśmy, właśnie kieruje ku Bogu i świętą Elżbietę, i Najświętszą Maryję Pannę. Bo przecież święta Elżbieta, jak czytamy, napełniona Duchem Świętym, wyraża swoją wiarę. Matka Pana przychodzi do mnie. Bądź błogosławiona. A Maryja w odpowiedzi wyśpiewuje przepiękny hymn wdzięczności wobec Boga. Po mszy zostały poświęcone zioła i kwiaty. Na tej religijnej uroczystości nie zabrakło druhów z ochotniczych straży pożarnych oraz pańsku gospodyń wiejskich działających na terenie powiatu wieluńskiego. Wszyscy byli oczywiście odświętnie ubrani. Dłuższa relacja z tego religijnego wydarzenia do zobaczenia u nas w kulturalnym temacie tygodnia.